Otwórzmy Słowo Boże z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny.
Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. I od 43. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Jakuba, 2 rozdział. Jakuba, rozdział 2. Werset 9. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez prawo za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. I tutaj mamy fragment, który jest znany jako kazanie na górze. Jego charakter jest mocno osadzony w charakterze, jakim byli jego słuchacze. Bo widzimy, że tutaj jest: zostaw dar swój na ołtarzu i pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. I jest to jednoznacznie osadzone w kontekście zakonu i dotyczy kontekstowo Izraela. Natomiast Słowo Boże umieszcza to w Nowym Testamencie, bo jest to skierowane do nas. Nie jest to o nas, ale jest do nas. Każda linijka Słowa Bożego, każda kropka ma nam wiele do powiedzenia do nas. I może najpierw, żeby lepiej zrozumieć kontekst, bo tu padają takie mocne słowa, na przykład, że niebo i ziemia przeminą. To jest 18 werset. Zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. O co tu chodzi? No więc z Rzymian czytamy, że czy prawo, czy zakon uchylamy? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Bo ani jedna kropeczka, ani jedna kreseczka, dopóki będzie niebo i ziemia, z zakonu nie przeminie. Musi być to traktowane jako coś całkowicie w pełnym wymiarze, w pełnym ostrzu funkcjonujące. Otwórzmy może Jeremiasza, 31 rozdział. I tutaj mamy odniesienie do tego, że dopóki
niebo i ziemia będzie funkcjonować, to te wszystkie zapowiedzi Boga jak najbardziej muszą być zrealizowane. To jest 31 rozdział Jeremiasza. Od 31 wersetu ja przeczytam. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu. Czyli widać wyraźnie, że ten zakon będzie złożony we wnętrzu Izraelitów i Judejczyków. Że będzie w środku. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Czyli widzimy, że jak nastanie nowe przymierze, to Izraelici i Judejczycy nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Oczywiście teraz jeszcze tego wypełnienia nie widzimy, dlatego że 10 pokoleń jest w rozsypce, 2 pokolenia w szczątkowej postaci gdzieś tam istnieją, choć nie ma już dawno możliwości znalezienia od strony ludzkiej ich rodowodów. Nie jest to możliwe, gdyż w 70 roku, jak Tytus zniszczył Jerozolimę, wszystkie te zapiski rodowodowe zostały zdekompletowane na tyle istotnie, że przestały mieć znaczenie dowodowe. I to nowe przymierze jest jeszcze przyszłością. Mówi nam o tym między innymi List do Hebrajczyków, 8 rozdział. I to mówi Paweł między innymi w takich słowach. Widać, że List do Hebrajczyków jest napisany w okolicach 70 roku, czyli już dawno po Pięćdziesiątnicy, już dawno po zesłaniu Ducha Świętego, już dawno po wielu innych wydarzeniach. I tutaj jest od wersetu 7, 8 rozdział. Gdyby bowiem pierwsze przymierze, czyli to, co znamy jako zakon, było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich, czyli Izraela i Judę, mówi, oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, które zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę. I to jest w zasadzie powtórzone słowo w słowo to, co przed chwilą czytaliśmy z Jeremiasza. Tak? Czyli takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni. Czyli widać, że w momencie pisania listu do Hebrajczyków to jeszcze jest przyszłość. Po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana. Bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich.
gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. I tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi, bliskie jest zaniku. Czyli w momencie, jak on to pisał, to pierwsze jeszcze nie było zniknięte. Ono było bliskie zaniku, lecz jeszcze nie zniknęło. O co tu może chodzić? No więc my wiemy, że w czasie, kiedy będzie czas na zrealizowanie 70. tygodnia Daniela, to człowiek grzechu zawrze ścisłe przymierze z Izraelem i z wieloma. I będzie składana ofiara według zakonu w odbudowanej świątyni. Być może nie będzie to taka świątynia jak ta Salomonowa czy Herodowa. Być może będzie to trochę inny standard, chociaż dzisiaj na Bliskim Wschodzie potrafią wznosić budowle w bardzo krótkim czasie i bardzo okazałe, co widać między innymi w tak zwanych Emiratach Arabskich, gdzie to się buduje w bardzo krótkim czasie, nawet jak na standardy, nowoczesne standardy europejskie czy amerykańskie. Więc to nie znaczy, że to musi być jakiś namiot, jak niektórzy mówią, ale może być. Generalnie będzie to świątynia Boża i będzie ta świątynia miała przywróconą służbę składania ofiar. Będą tam składane ofiary. I w połowie siedmiolecia, co mówi Pismo, w postaci w połowie tygodnia lat, czyli w połowie 7 lat, objawienie mówi 3,5 roku, znaczy czas, czasy i połowa czasu, mówi o tym okresie 1260 dni, mówi o tym okresie 42 miesiące. I w połowie ten człowiek grzechu poda się za Boga. Zasiądzie w tej świątyni i powie, że to on jest tym, którego należy czcić. I wtedy resztka Izraela, która zobaczy, że to przecież nie może być Mesjasz, bo wcześniej będą brali go za Mesjasza, bo jest powiedziane, cała ziemia pójdzie w podziwie za zwierzęciem. Między innymi ci Izraelici również będą się łudzili, że oto tutaj jest ktoś, kto ma rogi jak baranek i to może jest Mesjasz. Ale w połowie tego siedmiolecia wszystkie złudzenia odlecą. I jako niewiasta w 12 rozdziale objawienia ta resztka będzie żywiona w cudowny sposób na pustyni. Bo kto nie przyjmie znamienia, a znamie będzie przyznawane tym, którzy oddadzą po prostu hołd temu zwierzęciu już po tym, jak objawi się w świątyni, podając się za Boga, to kto nie przyjmie tego znamienia, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, więc tylko i wyłącznie będą mogli być żywieni w cudowny sposób przez Boga, bo będą wykluczeni z systemu powszechnego handlu. I teraz, jeżeli mamy tą trudną sytuację już i przedstawioną, po 3,5 roku przyjdzie Pan Jezus na ziemię i ustanowi z Izraelem i Judą nowe przymierze. Ci ludzie, którzy wierzyli w Niego, wytrwają w oczekiwaniu i kto wytrwa do końca, te słowa odnoszą się do tamtego okresu. I nawet Pan Jezus mówi, gdyby te dni nie były skrócone, nie przetrwałaby żadna istota. Ale ze względu na wybranych skrócił owe dni. Te skrócenie wynika w stosunku do tych dni, które wymienia Daniel w 12 rozdziale. Tam mamy między innymi wymienione 1335, 1270. Może sprawdzę, żeby z pamięci nie mówić, bo wtedy jest ryzyko pomyłki. Na pewno jedną z tych liczb już pomyliłem. Błogosławiony ten, to jest 12 rozdział, 12 werset Daniela, a w zasadzie 11. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Objawienie mówi, że ten okres jest skrócony do 1260, czyli 30 dni, cały miesiąc krócej. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje 1335 dni. Czyli widać, że pierwotne zamierzenie było,
że błogosławiony będzie dopiero ten, kto wytrwa do 1335 dni. Ale Pan Jezus powiedział, że zostało skrócone do 1260, wiemy z objawienia, że ta liczba już tam pada konkretnie. I tak jak mówiłem, w Nowym Przymierzu będzie tak, jak czytaliśmy, że nikt nie będzie uczył poznaj Pana, gdyż wszyscy znać Go będą. I to jest dosyć częsty błąd, bo ludzie mówią, że dzisiaj jest Nowe Przymierze, ale to jest nauka Filetosa i Hermogenesa, o których Paweł powiedział, że ich nauka będzie się szerzyć jak zgorzel. Oni twierdzili, że już się zaczęło Nowe Przymierze, że już zmartwychwstanie się dokonało, bo Nowe Przymierze zacznie się po dokonaniu zmartwychwstania. I ta teologia, Paweł zapowiadał, będzie się szerzyć jak rak. Rak ma to do siebie, że opanowuje cały organizm i nic dziwnego, że w zasadzie wszystkie różne kręgi podające się w jakiś sposób za chrześcijańskie mają gdzieś takich, którzy uczą, że Nowe Przymierze już się zaczęło, że już jesteśmy w Nowym Przymierzu. To jest nauka Kościoła Rzymskiego, który twierdził, że Nowe Przymierze już trwa od momentu Pięćdziesiątnicy i nawet jest tego typu podanie, które mówi, że nasz Sylwester, ten, który jest 31 grudnia, ma rodowód w tym oczekiwaniu, że w okolicach tysięcznego roku miał być koniec świata, bo miało się skończyć tysiącletnie Nowe Przymierze. I wszyscy oczekiwali, że Nowe Przymierze się skończy i będzie koniec świata. I wtedy był papież Sylwester. I wszyscy czekali, ale minęła północ. I wszyscy wykrzyczeli imię fałszywego proroka. Sylwester. No ale ponieważ nie było końca świata, zaczęto się, jak to w świecie bywa, radować i bawić, że nie ma końca świata. I taki rodowód czytałem, że to ma to święto coroczne, całkowicie oparte. To nie świadkowie Jehowy byli pierwszymi fałszywymi prorokami, tylko właśnie różni kombinatorzy, teolodzy tych kręgów wcześniejszych, tak zwani ojcowie Kościoła. I to stamtąd się wywodzi. A więc teraz, jeżeli patrzymy na te prawa, które Pan Jezus tutaj mówi, możemy je nazwać prawami Nowego Przymierza. I tak jak mówiłem, one nie dotyczą nas kontekstowo, bo dotyczą Izraelitów, ale są skierowane do nas, bo przecież one wypływają z serca naszego Pana. I to, co jest miłe Jemu, jest tu widoczne. I jeżeli widzimy pierwszą rzecz, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Dzisiaj jest bardzo modna duchowość. Dzisiaj się mówi, że człowiek, który nie jest duchowy, bogaty w duchu, to jest jakiś taki dziwny. Jest to w ruchu New Age bardzo ważne, żeby być uduchowionym. Człowiek uduchowiony jest, im bardziej jest uduchowiony, tym bardziej jest Bogiem. Tak w tej nauce to jest. Czyli ubogi w duchu to jest ten, który wie, że Bogiem nie jest. Wie, że jest słabym grzesznikiem. Wie, że jeśli chce wiedzieć, co należy w życiu robić, to ma się skierować do zewnętrznego autorytetu, jakim jest Słowo Boże. Postawą ubogą w duchu jest na przykład 1 Koryntian 4, rozdział 6, werset. 1 Koryntian 4, rozdział 6, werset mówi o takiej ubogiej w duchu postawie. Czyli nie ma we mnie cwaniactwa, to nie ja się mądrzę, co jest miłe Bogu albo nie, tylko wiem ze Słowa Bożego. Apostoł Paweł mówi, a ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Duchowość New Age mówi, no musisz sobie znaleźć mistrza, przewodnika,
może najlepiej, żebyś sam był tym przewodnikiem, swoim własnym guru i nie słuchaj tego, co jest w Słowie Bożym napisane albo w jakichś starych księgach. Litera jest martwa, ty jesteś uduchowiony. Im więcej czerpiesz z tego ducha swojego, tym jesteś bardziej uduchowiony, jesteś bogaty w duchu. Pan Jezus dokładnie odwrotnie to przedstawia. Mamy być ubodzy w duchu, mamy polegać na tym, co mówi Słowo Boże, nie wynosić się nad drugiego, stając po stronie jednego przeciwko drugiemu. Wtedy osiągamy jedność wiary, kiedy trzymamy się tego, co mówi Słowo Boże, ani w prawo, ani w lewo, ani dołożyć, ani ująć. Też mamy już tą myśl dawno temu przedstawioną w przypowieściach Salomona, 30 rozdział. I tutaj mamy wyraźnie takie słowa Agura, który też przedstawia się jako ubogiego w duchu. Mąż ten mówi, mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste, jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił, kto zebrał wiatr w swoje dłonie, kto owinął wody płaszczem, kto stworzył wszystkie krańce ziemi, jakie jest jego imię i jakie jest imię jego syna. Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. I tutaj widzimy wyraźnie, że ten człowiek, który odkrył, że całkowicie jest zależny od Boga, jest konieczne, żeby nie miał z siebie nic, czyli jest ubogi w duchu, rozumie to doskonale, on prowadzi nas do tej myśli, że każde słowo Pana jest prawdziwe i to on się już zatroszczy o to, żeby nas chronić. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Czyli jeżeli ufamy Panu, to nie mamy się troszczyć, bo to Pan stoczy za nas bój. Nawet jest powiedziane w Mojżesza, że Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Albo inny przykład, wy bądźcie spokojni. Więc to Pan za nas stoczy wszystkie boje. Jeżeli mu ufamy, jeżeli ufamy Jego Słowu i nie mamy nic dodawać do Jego słów, teraz mamy dużą tendencję do tego, bo jest każdy, nawet najprostszy z nas, kto skończył choćby 5 klas podstawówki, jest mądrzejszy niż największy mędrzec w średniowieczu. I mając jeszcze gogle, Wikipedię w telefonie, mamy dostęp do wiedzy większej, niż była ona dostępna jeszcze 200 lat temu dla najbardziej biegłych specjalistów z każdej dziedziny. Więc łatwo jest popaść w zabłądzenie i uważać się za kogoś wielkiego. Jeżeli pod jednym kliknięciem telefonu mam dostęp do znacznie większej wiedzy niż najmądrzejsi z najmędrszych z 200 lat temu. Bardzo łatwo. I wtedy rodzi się taka pokusa. To ja mam teraz różnego rodzaju przekłady, różnego rodzaju słowniki biblijne i mogę sięgnąć po komentarze dobrych komentatorów, ale też mogę sięgnąć po pisma heretyków i co mi wygodne, to dodam do Słowa Bożego, aby ominąć jego ostrze, żeby je opatulić jakąś watoliną swoich własnych przesądów czy niewiary. Ale to wtedy nie jest postawa ubogiego w duchu. To wtedy jest postawa człowieka, który uważa się za wyższego od Boga. Wtedy sam stajesz się antychrystem, który siada w świątyni Bożej i podaje się za Boga. Nie jesteś wtedy tym, który słucha Słowa Bożego, tylko tym, który sam się uznaje za Boga i on mówi słowo. To jest właśnie odwrotność. I ubogi w duchu nigdy nie zostanie antychrystem. Ubogi w duchu to jest ten, który daje się rządzić królowi z niebios
I do takiego należy Królestwo Niebios, bo on się chętnie podda Królowi Królów i Panu Panów, Panu Jezusowi Chrystusowi, gdyż nie dodaje nic do Słowa Bożego, nie ujmuje nic ze Słowa Bożego. Dalej, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Tu mamy jasną zapowiedź, że ci, którzy noszą ciężar obecnych dni i rozumieją, że one nie są dobre, że to, co się dzieje dookoła, to nie jest Boży porządek, to my doczekamy dnia, kiedy Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy z Nim byli. I On nas wtedy pocieszy. Nawet jeżeli nasi bliscy zostaną tu na ziemi i będziemy z ich powodu płakać, bo będą w ogniu płomienistym odbierać zapłatę za to, że nie uwierzyli Słowu Bożemu, to Bóg otrze naszą wszelką łzę z oczu naszych. I błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Tutaj jest takie słowo cisi, które mocno wiąże się z łagodnością. Filipian mówi: łagodność wasza niech znana będzie wszystkim ludziom. Cichość i łagodność, zachowywanie się spokojnie. Jakże miłe jest to Panu, żeby dać się po prostu przez Niego obsłużyć, przez Niego zaopatrzyć, czekać na Niego. Nie swoim sprytem, swoim zapobiegliwością, swoją zapobiegliwością walczyć o swoje sprawy, tylko w ciszy i zaufaniu mieć moc w Panu. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, że ci cisi posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Kto jest naszą sprawiedliwością? Naszą sprawiedliwością jest Pan Jezus. I to jest bardzo bliskie temu, co my jako wierzący w Pana Jezusa też pragniemy. Żeby Pan Jezus już wreszcie zaczął sprawować rządy na tej ziemi. I żeby mieszkał. Bo jest obiecane, że na nowej ziemi i w nowych niebiosach będzie mieszkać sprawiedliwość, a w Nowym Przymierzu, czyli w tysiącletnim Królestwie, będzie panować sprawiedliwość. Jedno i drugie jest przez nas wyczekiwane. Te krótkie 1000 lat, kiedy będzie panować sprawiedliwość, minie bardzo szybko w oczekiwaniu na to, kiedy sprawiedliwość będzie mieszkać w nowych niebiosach i w nowej ziemi. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I ta reguła jest bardzo niepoważana w dzisiejszym świecie, dlatego że się raczej oczekuje tego, że ktoś będzie się rozpychał łokciami. Natomiast Panu Jezusowi jest miłe to, żeby miłosierdziem działać. Co to jest miłosierdzie? Miłosierdzie to jest, gdy nie wykonany jest należny wyrok. To się różni od łaski. Łaska to jest obdarowanie czymś, co się nie należy. W przypadku wierzącego tak to działa, że my zasłużyliśmy na sprawiedliwy Boży gniew. I miłosierdzie Boże realizuje się w tym, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu jako nasz zastępca. I nasze grzechy zostały włożone na Niego. On nas zastąpił i dlatego moje grzechy były na Niego włożone i ja powinienem pójść do piekła, ale nie pójdę, bo Jezus spowodował tą ofiarą, że należna mi kara nie zostanie wykonana na mnie, bo została wykonana na Panu Jezusie. Natomiast łaska różni się od tego. Łaska obdarowuje czymś, co się po prostu nie należy, a jest czymś wspaniałym. Bo gdyby Bóg mi przebaczył moje grzechy i powiedział: zostań sobie już tu na ziemi, masz przebaczone, to przecież to już jest wspaniałe. Cudowne, mam przebaczone grzechy. Ale Bóg poszedł dalej i obdarzył łaską. Łaska daje chrześcijaninowi miejsce w niebie. Łaska daje chrześcijaninowi synostwo.
Łaska daje chrześcijaninowi wszystkie wspaniałe, nienależne mu rzeczy z łaski, niezależnie od uczynków. Czyli to są dwie strony tego wspaniałego aktu Bożego. Natomiast miłosierdzie skupia się na podarowaniu komuś, a łaska na tym, żeby uczynić kogoś kimś więcej, niż wynikałoby z tego, że bariera grzechu jest usunięta. I co tutaj widzimy? Od nas nie żąda się, żebyśmy byli wobec ludzi łaskawi. Oczekuje się, żebyśmy byli miłosierni. Czyli jak uczynią nam krzywdę, nie oddawajmy krzywdą. Bóg nie oczekuje, żebyśmy my obdarowywali ludzi niewierzących czy wierzących dookoła łaską. Owszem, dobrze by było, ale to nie o to chodzi. Miłosierdzie. Należy się komuś twoja zemsta? Nie wykonuj tej zemsty. Okaż miłosierdzie. Miłosierdzie jest tym, co w 7 wersecie jest związane z Bożym błogosławieństwem dla ludzi w Nowym Przymierzu, ale też oddaje charakter Bożego serca, dlatego my jako wierzący możemy się z tego nauczyć, że to jest miłe Panu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, mówi list do Hebrajczyków. Czyli bez tego dążenia nikt nie ujrzy Pana. Takie dążenie jest typowe dla nowego życia, ale tutaj widzimy, że już nawet ludzie, którzy będą w tym nowym przymierzu, będą mieli złożony zakon w ich sercu, to też będą błogosławieni, gdy takie coś u nich się pojawi. Czyste serce, żadnych ukrytych intencji, żadnych ukrytych po prostu podstępów, żadnego Jakuba. Po prostu ma być zasada taka, która wiąże się z tym, że jaki jestem, taki mówię. I wtedy oglądać można Boga, bo taki był Pan Jezus. Pan Jezus niczego nie ukrywał. Pan Jezus był taki, jaki był. Bez przyczyny go znienawidziliśmy. On nie miał żadnej ukrytej wady i bez przyczyny człowiek skazał go na śmierć. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Czyli to jest ta druga część tego, co przytoczyłem z listu do Hebrajczyków. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To dążenie jest typowe dla narodzonego na nowo chrześcijanina, ale jak widać jest też w Nowym Przymierzu podstawą uzyskania błogosławieństwa. Czyli Izraelici i Judejczycy, którzy będą w Nowym Przymierzu, także będą mieli błogosławieństwo wynikające z czynienia pokoju. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. I tutaj apostoł Piotr podobną myśl do nas kieruje, żebyśmy nie cierpieli jako ci, którzy się wtrącają w cudze rzeczy. Ale jeśli cierpimy za sprawiedliwość, jeśli cierpimy za dobre uczynki, no to jest to dla nas błogosławieństwo, jest to dla nas coś, co możemy odebrać tak jak apostołowie, którzy uznali, że to jest wspaniała rzecz, że zostali przez Boga uznani, aby cierpieć dla imienia Pana Jezusa. I tutaj te cechy, które widzimy, że w Nowym Przymierzu będą, są również spójne z tym, co wynika z nowej natury. Tylko że trzeba pamiętać o kolejności. My jako narodzeni na nowo przychodzimy do Boga jako brudni grzesznicy, jak ten celnik, Boże, bądź miłości w niegrzesznemu, jak ten łotr na krzyżu, Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego, jak ten strażnik więzienny, który przed chwilą jeszcze kolejnych więźniów torturował, uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony. I momentalnie jesteśmy po prostu narodzeni na nowo na podstawie
uwierzenia Panu Jezusowi. Doskonałe dzieło Pana Jezusa. Gdy uwierzymy w Boga, uwierzymy Bogu. I gdy uwierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, to w momencie tym się tworzy nowa rzecz, bo stajemy się nowym stworzeniem. I to nowe stworzenie, narodzenie na nowo, powoduje, że w człowieku takim zaczyna się nowe życie. I ono w naturalny sposób wydaje owoce typowe dla tego nowego życia. I wtedy ten człowiek najpierw uwierzył, a potem ma w sobie stworzone nowe życie. Ci pod nowym przymierzem to będą ludzie, którzy znajdą się tam, tak jak widzieliśmy w Mateusza, na przykład 25 rozdział, na podstawie po prostu uczciwego zachowania się wobec Izraelitów. Albo tak jak właśnie ci, którzy przeżyją wielki ucisk, wejdą do tego nowego przymierza. Ci pierwsi będą narodzeni na nowo, ale ci, którzy się z nich urodzą, już niekoniecznie, bo Bóg nie ma wnuków. I niestety to będzie widoczne w tym nowym przymierzu, które będzie trwało 1000 lat, że ci, którzy się później z tych wierzących urodzą, to oni nie wszyscy będą nawróceni. Pod koniec 1000-letniego królestwa widzimy, że jak będzie bunt Goga i Magoga, to tych buntowników będzie jak piasek morski. Oni będą tłumnie podążać przeciwko Bogu i ogień spadnie na nich z nieba. Więc jest ważne, żebyśmy rozumieli, że jest tutaj inna podstawa, bo jeżeli patrzymy na tą podstawę naszą, to ona jest taka, że najpierw Bóg darowuje życie i potem my żyjemy tym życiem. I mamy tego życia nie blokować. Ktoś porównał to do dwóch zwierząt spiętych łańcuchem. Nowy człowiek jest jak orzeł, stary człowiek jest jak pies. Jeśli będziemy tego psa karmić, czyli rzeczami związanymi z ziemią, to on stanie się tłusty, ociężały i orłu będzie brakować sił, żeby wznosić się w powietrzu. A więc tłusty pies będzie wluk za sobą wychudzonego orła. Natomiast jeżeli będziemy karmić niebiańskimi sprawami orła, on nabierze siły, a zagłodzimy psa, on będzie lekki, to wtedy orzeł swobodnie uniesie się w powietrzu. I tutaj tak samo jest z nami, że my mamy tą nową naturę, którą mamy odżywiać. I tym się różnimy od tych ludzi, którzy będą w Nowym Przymierzu, według tego, że wszyscy znać Pana będą i będą zobowiązani Mu służyć i będą pilnowani laską żelazną ci ludzie z narodów i będzie to posłuszeństwo jak gdyby częściowo egzekwowane przemocą. My nie mamy tego typu rodzaju przemocy. I teraz 46 werset. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. My jako synowie Boży z radością odgadujemy, co jest w sercu ojcowskim i chcemy temu dać miejsce w swoim życiu. I tu jest zawołanie: bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To też prowadzi nas do takiej ważnej rzeczy, żebyśmy pamiętali, że my jako chrześcijanie nie jesteśmy pod zakonem, bo naszym wzorcem jest Pan Jezus Chrystus. Jeśli już byśmy powiedzieli, że pod jakimś zakonem jesteśmy, to jesteśmy pod zakonem Chrystusowym, czyli tym wzorcem jest Chrystus. Natomiast nie jest to coś podobne do zakonu Mojżesza, czyli trochę tu, trochę tam, trochę w lewo, trochę w prawo, tego nie rób, tamtego nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj.
Bo to wszystko są rzeczy, które zostały dodane. Abraham na przykład tego nie miał. Noe tego nie miał. A byli sprawiedliwymi przed obliczem Bożym i byli narodzonymi na nowo świętymi dziećmi Bożymi. I my, jako dzieci Boże, mamy już ten wzorzec Pana Jezusa. Dlatego musimy sobie zadawać proste pytanie. Co jest miłe Panu Jezusowi? Co jest miłe Jego sercu? Bardzo mnie zdziwiło w związku z tymi protestami, które teraz są, jedna rzecz. Z jednym z braci zaczęliśmy szukać, ile Pismo Święte mówi o aborcji. I ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że nie ma za wiele. W Starym Testamencie jest jakiś jeden przepis mówiący zupełnie o czymś innym, gdzie przy okazji dochodzi do poronienia. To jest Druga Mojżeszowa, 21 rozdział, gdzie dwóch mężczyzn się bije i przy okazji jest uszkodzona kobieta w ciąży i dochodzi do poronienia. W Nowym Testamencie jedyne miejsce, które wymienia słowo aborcja, i to jeszcze w języku angielskim, to jest pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 8 werset, gdzie apostoł Paweł mówi o sobie jako o abortowanym płodzie albo u nas o poronionym płodzie. Dlaczego to jest tak dziwne? Przecież wiemy, że aborcja jest, jakby nie było, złą rzeczą, morderstwem. Ale zasada jest bardzo prosta. To jest krąg odpowiedzialności wewnątrzrodzinny. To jest krąg odpowiedzialności intymny. I jeżeli komuś się zdarzy tragedia w rodzinie, to mamy tutaj odpowiedzialność ojca i matki i to jest ich bezpośrednia odpowiedzialność przed Bogiem. I Pan Jezus doskonale wie, że ci, którzy są blisko Niego, podejmą właściwe decyzje i nie trzeba w ogóle, żeby te uregulowania były w postaci podobnej do zakonu wymienione. Nie ma w ogóle takich przepisów. Natomiast co do ludzi tego świata, to tutaj właśnie nie przypadkiem mamy napisane: słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. No zabicie kogoś jest czymś ciężkim. Ale Pan Jezus idzie dalej. Ja wam powiadam, każdy, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd. Czyli już gniew na kogoś jest morderstwem. Tak samo jak spojrzenie na kogoś z pożądliwością, kto nie jest współmałżonkiem, jest cudzołóstwem. Czyli jest to dużo głębiej. I powiedzenie komuś głupcze powoduje, że ktoś idzie w ogień piekielny. To jest 22 werset 5 rozdziału Mateusza. Więc jeśli chodzi o ludzi tego świata, to czy można oczekiwać, żeby ktoś, kto zamordował Pana Jezusa, był w stanie realizować coś w rodzaju nowego zakonu? Dlatego w Nowym Testamencie nie ma jako takich nowych przepisów na okres po ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Jest zakon dla tych, którzy są pod zakonem, i prawodawstwo w zasadzie o charakterze zakonu jest już nie dawane na nowo. Natomiast dla dzieci Bożych te zalecenia są dużo bardziej takie jak łaska. Łaska poucza, abyśmy wystrzegali się rzeczy bezbożnych i byśmy, tak jak mówi, to jest Tytus, trzeci rozdział, o ile dobrze pamiętam. To jest charakterystyczne dla łaski, że łaska nie narzuca, tylko łaska poucza. Gdzie to jest? Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. To jest, dobrze pamiętam, trzeci czy wcześniej? Przepraszam, 2:11. A więc
Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał siebie samego za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli widzimy, dla nas jest wzorcem Pan Jezus, 14 werset. On dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. I to jest nasz wzorzec i ta łaska właśnie nas w ten sposób naucza, dając wzorzec. Wzorcem jest Pan Jezus Chrystus. Jak będziemy się chcieli coraz bardziej do Niego upodabniać, będziemy Go widzieć, jak stawia te kroki na kartach Ewangelii, będziemy widzieć, jak działa w życiu apostołów, w dziejach apostolskich, będziemy widzieć, jakiego rodzaju pouczenia wywołuje on w sercach apostołów Pawła czy Piotra w listach, czy będziemy widzieć, w jaki sposób przyjdzie i wywrze jako zwycięzca sąd w objawieniu, to możemy się z jego charakteru wiele nauczyć. I wtedy możemy się po prostu łatwiej wyrzec bezbożności, bo ta bezbożność jest w nas. Wyrzec światowych pożądliwości, bo te światowe pożądliwości są w nas. I mieć świadomość, że ten świat jest doczesny. On nie jest domem naszym. I to są rzeczy, których mamy po prostu dociekać. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki znój, tam uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest, przez świat odrzucony. Tak, o Jezu, ale Twój, z Tobą połączony. Jesteśmy znowu wokół Cię, Twoją obecnością cieszyć się, Twym słowem się radować. O Panie, jak to drogie nam, że pośród nas przebywasz sam. Racz słowem swym kierować. Dzień hańby zniewak, krzywdy, bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. O, wzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Two, jej grozi zło. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię.
Słowo Tyś jest od wieczności, światłem i miłością nam. Wszystko, co jest we wszechświecie, jest wspaniałym dziełem Twym. Wszystko jest przez Cię stworzone i dla Ciebie sprawione. Ty masz we wszystkim pierwszeństwo, Tobie stworzenie wszelkie niesie wciąż błogosławieństwo i wespół z tych oboleje. Amen, woła lud zbawiony, przez Twą krew wykupiony. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, cześć i wywyższenie. Nasz pojedna w co Jezu brzmią, Twoi tak umiłowani, zanoszą dziękczynienie w dani. Baranku, za ofiarę Twą poszedłeś za nas w grób. Już przejednany Bóg wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi. Przed Bogiem czyści jesteśmy. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzien jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłeś swe dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. Baranku, Ty niewinny na krzyżu zawieszony,
Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi. Przed Tobą sławiony Jezu, Boże, Ciebie wyznajemy, cześć i chwałę oddajemy. Uwielbiamy wielkość Twą, po prawicy na Twym tronie siedzi Syn Twój wywyższony. On jest Panem wszystkich nas. Panie, Tyś ciągu uwieńczony w chwale Ojca wysławiony, nam zaś dany Święty Duch, On prowadzi do wieczności, do cudownej wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie, Jezu, cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. Cierniową koronę włożono na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zelżony, od Boga swego opuszczony. To jest moja wina, co Pana skłoniła, zbawienie wykonać z miłości. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś, zbawienie grzesznikom przyniosłeś. Niech mi uwielbienie, cześć i wywyższenie, niech będzie Ci, Panie, na wieki.
Twej miłości. Przez kielich ten i chleba smak, Twą, Panie, śmierć głosimy wszak i łask Twych obfitości. Sumienia nic nie może gnieść. O Jezu, dzięki Ci cześć. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Czyś chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu uniżyć się, wypełnić aż do końca. Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i bólaj sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie zbawienie. A któż może chwalić godnie wielki Boże tutaj Cię, o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. A któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą i miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość, któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś
To Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię. Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe. Chwo tak godzie naś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Zanieśmy Bogu dziękczynienie, bo wciąż łaskawym jest dla nas. Radujmy się, gdyż dobroć Jego odwiecznie trwa po wieczny czas. Ustami Go i sercem sławmy. On bowiem jeden godzien chwał. Nie brzmi hymn chwały każdej chwili, którą w dobroci swej nam dał. Tyś wielki Boże, naszą mocą, w noc ciemną światłem jesteś sam. A przez cudowne dzieło swoje zbawienie wieczne dałeś nam. My bez nadziei i bez Ciebie uwikłaliśmy w grzechy się, lecz moc i chytrość wroga zniosłeś i nas wybrałeś sam dla siebie. Bez przerwy serce oraz język powinny Twój majestat żyć i sławę Twą wysoko wznosić ponad niebiosa wszelkie wzby. Oblicze Twe litości pełne w czas każdy obromienia nas i na ramionach mocnych nosisz przedwieczny Boże lud swój wraz. Twe imię, Jezu, niezrównane, pociechy pełne jest i łask. Anioły górnie się skłaniają, Twej chwały podziwiają blask. Boskości pełnią jesteś Ty.
strumieniem w trosce i niedoli. Od Ciebie spływa szczodrze, tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. My, Ojcze, Cię wielbimy i dzięki Ci wznosimy, który miłujesz nas. We wszystkich świętych rzędzie ta chwała brzmieć już będzie, tak dziś, jak i po wieczny czas. Któż serce Twe zrozumie, kto wznieść Twą miłość umie, jeśli nie dzieci Twe? Nie mogą opowiedzieć ni o tym szczęściu wiedzieć, aniołów wielkie mnóstwa te. Wspaniałości Twe.
więc widzę życie, widzę Jezusa, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, w ofierze się złożyłeś i życie swe zgubionym poświęciłeś, więc widzę miłość, widzę Jezusa. Wysławiam Cię, krew za mnie swą przelałeś na krzyżu, grzechy moje wymazałeś, mam pojednanie, widzę Jezusa. Więc widzę łaskę, widzę Jezusa, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Ciebie nadzieję widzę, widzę Jezusa, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Jeszcze tu przebywam w pokoju Twego z Tobą wciąż zażywam, mam pokrzepienie, widzę Jezusa. Wszystkimi wraz świętymi.
więc widzę życie, widzę Jezusa, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, w ofierze się złożyłeś i życie swe zgubionym poświęciłeś, więc widzę miłość, widzę Jezusa. Wysławiam Cię, krew za mnie swą przelałeś na krzyżu, grzechy moje wymazałeś, mam pojednanie, widzę Jezusa. Wysławiam Cię, pokojem obdarzyłeś sprawiedliwości, sąd mój zakończyłeś, więc widzę łaskę, widzę Jezusa. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce w niebie, z tęsknotą pragnę widzieć chwale Ciebie, nadzieję widzę, widzę Jezusa. Wysławiam Cię, choć jeszcze tu przebywam, pokoju Twego z Tobą wciąż zażywam, mam pokrzepienie, widzę Jezusa. Wysławiam Cię.